Witajcie w kolejnym odcinku z Timber Champions, a dzisiaj zaczynamy nową serię na moim kanale. Od zera do top 1 na noob koncie oraz bez wydawania żadnych robux. Tak, dobrze słyszeliście, jest to możliwe. Wbijemy top 1 bez wydawania ani jednego robuxa. I w tej serii postaram wam się to udowodnić. Jak widzicie, mam stworzone nowe noob konto. Nie mam ani monet, ani diamentów, nic z tych rzeczy. Oraz żadnych petów, samym tradowaniem oraz graniem wbijemy top 1 bez wydawania żadnych robuxów. Ale zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, nie zapomnij wbić w pierwszy link w opisie oraz zostawić favorite i follow pod naszym nowym projektem. Więcej info o nim już niedługo. Okej, a więc mam nadzieję, że spodoba wam się ta seria. No i myślę, że możemy przejść do gry. Oczywiście możecie zostawić lajka oraz komentarz, co myślicie o takiej serii. Jak widzicie, spróbujemy wbić top 1 w Total Coinsach. Mam teraz aktualnie top 1 na swoim głównym koncie, ale na razie ono nas nie obchodzi. Oczywiście spróbujemy wbić również topkę w Total Crystalsach. To nie będzie łatwe, ale też damy radę, myślę. Spróbujemy również stradeować jakieś game passy sobie, żeby było prościej. Ale to w dalszej części gry. No i ja bym zaczął sobie od odebrania boosta z tej skrzynki. Na pewno. Dołączyłem także na grupę Powerful, żebyśmy mieli wszystkie bonusy z tym związane. Wpiszemy sobie od razu na początek kody. Oczywiście najlepszy kod EXAR oddaję najbardziej. Potem wpiszemy sobie ROXKA jeszcze. Z tego co pamiętam, 3 pety można założyć bez żadnych game passów. Więc weźmy sobie jeszcze Holixa może. OK. Tak, 3 pety mamy założone. Dobra, zakładamy. No i lecimy, myślę, z pierwszymi drzewkami. Ile kosztuje tutaj druga siekiera? 50, ok, spoko. Będziemy musieli sobie porobić cały ten tridex i tak dalej. Indeks też sobie zrobimy bez problemu. Mam nadzieję, że się uda jakieś kupić game passy. Ale najpierw musimy przejść na ostatnią krainę. Nie wiem, czy to się uda w tym odcinku. Bo bez game passów może to iść dosyć wolno. Tutaj mamy boosta do Lucky. Wpiszemy sobie jeszcze kodzik samuraj z tego update'u. Okej, mamy 2 razy coins boost. Dobra, to weźmy sobie, to użyjmy, żeby nam to szybciej szło od razu. Cyk, mamy. No i lecimy, rozwalamy pierwsze drzewka. Spróbujemy uzbierać sobie na pierwsze siekiery. Okej, już mamy na Stone Axe, także spoko. Dobra, rozwalamy dalej. Mamy na Iron Axe'a, także fajnie. Zaraz sobie go kupimy. Okej, rozwalmy to jeszcze. Dobra, i chodźmy kupić tego Axe'a lepszego. Mamy shop. Tutaj to ma 2 damage'u i kosztuje 50. Tu ma 500 kasy i 5 damage'u, a ten 25k. Dobra, to bierzemy sobie iron. Zobaczmy, ile są pierwsze jajka. I czy się w ogóle je opłaca otwierać. Ile one kosztują? 250. Dobra, otwórzmy sobie jedno. Zobaczmy, ile to ma mocy. 1-2. Dobra, czy się w ogóle tego nie opłaca otwierać, więc zostawimy na razie to w spokoju. Czy już jesteśmy w stanie rozwalić te drzewo? Okej, po 5. To jesteśmy w stanie rozwalić, także rozwalmy sobie je. Okej, tu już jest fajna kasa. 1,3 tysiąca za drzewko. Okej, mamy. Pozbieramy sobie tutaj, bo nawet nie mamy upgrade'ów jeszcze. Rozwalmy jeszcze jedno. I spróbujemy sobie otworzyć lepsze jajko zaraz. One chyba 25 tysięcy kosztuje. Więc sporo. Z tego co pamiętam, albo 2,5. Coś takiego, zaraz to sprawdzimy w sumie. Dobra, cyk, 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 pozbierane. Zobaczmy, ile kosztuje to jajko. Okej, 5 tysięcy, otwórzmy jedno. Zobaczymy, jakie tutaj są pety. Mamy Komona, Rebirth Dragon się nazywa. 2,5, okej, czyli tyle samo, co mamy teraz. No dobra, rozwalmy sobie kolejne drzewko. Uzbieram tak 50 tysięcy. A, z 50 tysięcy i widzimy się zaraz. Ok, a więc mamy uzbierane 50 tysięcy. Pozbierajmy sobie tutaj pozostałe monety. I chodźmy kupić najlepszą siekierę z tego świata. Pierwszego. To jest diamentowa. Tak jest, diamentowa. Ok, mamy najlepszą siekierę i kupmy sobie 5 jajek. Dobra, otwieramy 3. Fajnie. Mamy epika, ok, super. 4% na niego. Bardzo fajnie, to nam pomoże na pewno. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze jedno i jeszcze jedno jajko.
Udało nam się trafić Rera wcześniej i znowu mamy Rera, także one już powinny być fajne te pety. Okej, zobaczcie, fajnie. Epic ma już 6 mocy, no i Rer ma 4,5, także equip bezdajemy. No już te pety są o wiele lepsze od tych, co mieliśmy. No i powinno to iść fajnie. Okej, tutaj mamy na 2 hity już, także fajnie to idzie. Dobra, zbieramy te monety. Bierzemy również te drzewko. Na razie schowamy te pety, żeby nie przeszkadzały. Dobra, rozwalmy te duże, jak to idzie. Okej, po 25, więcej najgorzej. Spróbujemy teraz sobie już uzbierać w sumie na mapę Desert. Ona kosztuje 100 tysięcy, więc nie powinno być większego problemu z tym. Także rozwalamy drzewko. Okej, elegancko. Rozwalmy te małe jeszcze. Okej, rozwalmy sobie jeszcze te duże, żeby mieć jakąś kasę tam. Zobaczymy, ile jajko kosztuje na tamtym świecie. Dobra, niech to się rozwali. Jeszcze 100, 75, 25 i mamy to. Rozwalmy sobie również te diamentowe drzewko, aby nam się Tridex zaliczył na pierwszym świecie. Jeszcze połowa, 50. Dobra, i rozwalone. Okej, a więc lecimy na desert. Kupujemy za 100 tysięcy końców. No i elegancko mamy to. Zobaczmy, ile ten kaktus ma. 1000, okej, to jest do rozwalenia. To ma 4000, więc może być problem. Okej, mamy upgrade'y. Ile one kosztują? 1200. Dobra, to jest za dużo dla nas. Ta siekiera kosztuje 150 tysięcy, więc na spokojnie możemy sobie na nią uzbierać. Zobaczmy jeszcze, ile jajko kosztuje. Trochę denerwuje te powolne chodzenie, ale damy radę, myślę. Okej, jajko kosztuje 100 tysięcy. Więc uzbieramy sobie na nie też. Zacznijmy od rozwalenia tego kaktusa. Pomoże nam to kupić lepszą siekierę, którą sobie wtedy zakupimy. No i uzbieramy trochę tysięcy na nowe jajka. Okej, parę hitów jeszcze i powinniśmy mieć zaraz. Fajnie, że mamy jeszcze boosta na 12 minut na końcy. Dobra, nie będziemy go rozwalać do końca. Ile kosztowała ta siekiera? 150? 150, także kupujemy sobie od razu. I teraz je dokończymy, będzie szybciej o wiele, mi się wydaje. No, nie jest o wiele szybciej, ale jest szybciej na pewno. Dobra, spróbujemy sobie rozwalić te drzewko. Ja spróbuję nafarmić tak z 1000000 kasy. No i widzimy się, jak już zdobędę ten 1000000. To wtedy sobie otworzymy parę jajeczek. No i może będziemy mieli już też na lepszą siekierę. Także do zobaczenia za chwilę. Okej, a więc zebrałem nawet trochę więcej niż 1000000, bo udało się zebrać 3,6 miliona. Więc zobaczmy, jaką siekierę możemy za to kupić. Tutaj kosztuje 150 tysięcy, więc ją mamy. Ta kosztuje 5 milionów. Dobra, kupmy sobie tą na razie Mummy Axe. Fajnie wygląda w ogóle. Dobra, i otwórzmy sobie tak z 20 jajek. Z 2 miliony, myślę, że będzie to spoko. Zobaczymy, może coś fajnego nam się uda trafić. Mamy Rera w pierwszym jajku. Zobaczmy, co dalej wyjdzie. 3 ankomony. Spoko, przydadzą się. Lecimy dalej. Okej, 3 komony. Zobaczymy, co tam fajnego dalej macie dla nas. 2 rery udało się zdobyć. Kolejne. Okej, kolejne 3 kamele. Co tam dalej? 3 ankomony. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze z 2 razy. Mamy kolejnego rera. Okej, jeszcze raz. Dobra, i otwórzmy ostatni raz, zostawimy sobie trochę kasy i lecimy farmić dalej. Dobra, zobaczmy, ile te pety mają mocy. Okej, te kaktus hydry już mają po 9. Ja bym sobie zrobił golda, moim zdaniem. Okej, on ma już 18. Z tych skorpionów też zrobimy sobie goldy. Okej, i zakładamy equip best. No i już mamy bardzo fajną drużynę. Ten ma 18, 15 i 15. Tutaj sobie damy craftol na tych i mamy 2 też goldy, ale ich na razie nie użyjemy. Mają za mało mocy. No i dobra, zobaczmy, jak to będzie szło teraz. Rozwalmy tego kaktusa. Okej, ile dostajemy? 150 tysięcy na tika i 500 tysięcy prawie na całe drzewo. Rozwalmy sobie to również. Ile ta siekiera kosztuje? 5 milionów. Dobra, to ja to uzbieram szybko. I widzimy się za chwilkę. Okej, mamy uzbierane 5 milionów, nawet trochę ponad. Więc kupmy sobie Faraon Axe, tak jak pokazuje nam komunikat. Okej, ona tak wygląda na złotu. W sumie fajnie.
Dobra, spróbujmy rozwalić teraz na przykład te drzewa, zobaczmy jak to idzie. Okej, okay, teraz to już idzie fajnie. Dobra, więc następny cel to myślę będzie Atlantis Kraina, 25 milionów, więc to nie jest jakoś dużo. Myślę, że rozwalimy te drzewo i powinno być chociaż połowa na tą krainę. Dobra, więc rozwalamy i widzimy się za chwilkę. Okej, mamy rozwalone drzewko. Tak jak mówiłem, mamy na połowę krainy z Atlantis. W ogóle widzę, że mamy już 1600 gemów, więc może jakiś upgrade sobie kupimy od razu. Zobaczmy, one kosztowały chyba 1200, z tego co pamiętam. To co może nam się przydać na pewno, to chyba damage najbardziej na ten moment. No, ja bym to wziął. Weźmy sobie damage, to będzie szybciej drzewka rozwalać. Okej, okay, fajnie. Spróbujmy rozwalić te diamentowe sobie też, żeby mieć tridex zaliczony cały. Ile za to gemów jest? Tutaj 300 dostaliśmy, 300 kolejne. Teraz też 300 powinniśmy dostać. Tak jest. Zróbmy sobie kolejny upgrade. Kupmy sobie może... More storage na razie nie. Może player speed ulepszymy sobie, będziemy szybciej biegać. To też się bardzo przyda. Rozwalmy sobie kolejne drzewko. Dobra, mamy już 18 milionów, także nie najgorzej. Okej, okay, rozwalamy kolejne. Rozwalmy jeszcze tego kaktusa i tego. Okej. Okay. I rozwalmy to drzewko. Okej, okay, mamy 24 miliony, więc nie najgorzej. To zbierajmy sobie jeszcze 25. No i lecimy na Atlantis. Nową krainę. Dobra, powinniśmy już mieć. Tak jest, mamy to. A więc kupujemy nową krainę za 25 milionów. No i lecimy dalej. Tu już fajna jest ta krainka, bo mamy chesta z darmowym boostem. Zobaczmy co wypadnie. Dwa razy coins. Bardzo fajnie. Bardzo nam się przyda ten boost aktualnie. Zobaczmy ile tu kosztuje siekiera. 50 milionów, dobra, to jest do zrobienia. A zobaczmy jeszcze ile jajko tu kosztuje. Czy jakieś questy nam się udało zrobić? Okej, okay, mamy newbie achievement zrobione i mamy destroy 10 trees. Dobra, ile mamy tych gemów? 5k, 6k, dobra, fajnie. Zaraz zrobimy sobie upgrade'y też. Zobaczmy daily. Tutaj nic nie ma do odebrania, dobra. Ile kosztuje jaj? 20 milionów, no to jest sporo. Zobaczmy jak to się będzie rozwalać. Okej, okay, w takim tempie to idzie. Dobra, rozwalmy sobie jedno na razie, zobaczymy ile kasy z tego dostaniemy. Okej, okay, 3,5 miliona z pika, więc dostaniemy około 11. Jak rozwalimy tego korala, pójdziemy sobie zrobić upgrade'y, bo dostaliśmy trochę diamentów, więc warto je wykorzystać teraz na upgrade'y. Mamy 13,5 miliona kasy. Nie jest tak daleko, więc sobie kupimy te upgrade'y na szybko. Na pewno sobie kupimy more crystals. Orbs reach się przyda również. Do jajek się przyda luck multiplier. Boss damage to jest dopiero na dżungli. More storage też to nie za bardzo, więc weźmiemy sobie na razie. No weźmy sobie ten boss damage w sumie. Ok, jeszcze mamy na innego widzę. To weźmiemy sobie auto farma. Bo na razie more storage mi jest niepotrzebny. Dobra, chodźmy rozwalić kolejnego korala. Uzbierałbym sobie może na siekierę. To by oddało fajnie również. Ok, ile dostaniemy z tego korala? Mamy 3,5 miliona kolejne, więc spoko. 25 milionów mamy. Ta siekiera kosztowała 50 milionów, więc trochę nam brakuje jeszcze. Więc ja uzbieram sobie na nią, a wam trochę to przyspieszę. Ok, a więc skończyliśmy rozwalać sobie tego korala. Kupmy sobie tą siekierę nową. Ok, 50 milionów to jest spoko cena. Kolejna kosztuje 400, a kolejna 2 biliony, dobra. Teraz tak, zobaczmy jak to będzie szło. Ja bym odpalił sobie teraz kolejny boost na 2 razy coins. Ok. I te jajko kosztowało, zobaczmy ile. 20 milionów, dobra, to ja sobie uzbieram tak na 20 takich jajek. I widzimy się za chwilę, myślę. Ok, a więc mamy uzbierane 200 milionów. Otworzymy sobie za to 10 jajeczek. Na razie nam to wystarczy w sumie. Dobra, klikamy R. I zobaczmy co fajnego tu wypadnie. Epika mamy, delfina. 5% na niego było, więc mamy małego farta, można powiedzieć. Ok, 3 komony. Zobaczmy co dalej wypadnie. Ok, mamy drugiego epika, bardzo dobrze. Dobra, i wystarczy nam jeszcze na jedno jajko, więc otwórzmy sobie. Okej, okay, mamy fisza, więc common kolejny. Okej, okay, te delfiny mają razy 50, więc to już są potężne pety.
zróbmy sobie tego Fisha na gold, on ma razy 30, załóżmy najlepsze płyty. No i już mamy team razy 50, razy 50 i razy 30. Więc już powinniśmy więcej dostawać, zobaczmy. Ile na przykład z takiego korala dostaniemy. Rozwalmy go całego, mamy 18 milionów za jedną część i za drugą kolejne 18. I za trzecią kolejne 18. Więc jest to już bardzo dużo, jak za jednego korala. Ile kosztuje ta lepsza siekiera? 400 milionów, dobra, myślę, że powinniśmy uzbierać sobie na nią teraz. To będzie spoko pomysł. To powinno pójść dosyć szybko, patrząc na to, jak dostajemy dużo kasy. Tutaj mamy jeszcze do odebrania Daily Questa, więc weźmiemy sobie 1000 diamentów, zawsze się przyda. Dobra, rozwalmy sobie tutaj kolejne. Mamy 14 kagemów. Muszę zobaczyć za chwilę, ile kosztuje kolejne upgrade'y tam. Dobra, cyk. Rozwalmy kolejnego korala. Mamy już 187 milionów, więc sporo. Teraz już 200. Dobra, rozwalamy. Okej, rozwalmy jeszcze, myślę, 2-3 i powinniśmy mieć już 400 milionów. Więc fajnie. Kolejna kraina, widzę, że kosztuje 15 bilionów. Musimy sobie uzbierać na lepsze siekiery, żeby to szybciej szło. I myślę, że jeszcze w tym odcinku kupimy sobie tę jungle mapę. Okej, rozwalamy kolejnego kolara. Okej, mamy 357 milionów już. Więc ten koral powinien dać nam drugą siekierę, najlepszą na tej krainie. Dobra, rozwalone. Więc wchodzimy do Atlantis Shopu i kupujemy Fish Axe. Mamy ją, tak ona się prezentuje. Myślę, że fajnie wygląda. Dobra, spróbujmy teraz rozwalić takiego korala. Jak to będzie szło? Okej, idzie dwa razy szybciej, więc to jest bardzo dobry zakup, uważam. I zobaczmy teraz, ile kosztuje tam kolejny upgrade. Powiem, że z tego co wiem, to jeden na krainę powinno się kupować. Zobaczmy. 34,5 tysiąca. Dobra, kupmy sobie ten pet storage, będziemy mieli już wszystkie na pierwszym poziomie. Spoko, myślę, że to jest do uzbierania na luzie. Teleport kosztuje 150 tysięcy. Oczywiście kosztuje też 99 Robux, ale w tej serii nie wydajemy żadnych Robuxów. Dobra, rozwalamy to. Następna siekiera, zobaczmy ile ona kosztuje w ogóle. 2 biliony, okej. Nie najgorzej. Zobaczmy jak te drzewo będzie szło w ogóle. To jest takie potężne w sumie. 150 tysięcy ma mocy. Okej, 90 milionów. Dobra, ja spróbuję uzbierać na najlepszą siekierę z tego shopu. No i widzimy się za chwilkę. Okej, udało się uzbierać 2 biliony, więc kupmy sobie najlepszą siekierę z tego świata. 2 biliony ona kosztuje. No i mamy, zobaczcie, tak ona się prezentuje. Też bardzo fajna. Zobaczmy jak to będzie szło teraz. Okej, idzie potężnie. Bardzo fajnie. Myślę, że teraz nie będzie problemu już uzbierać na nową krainę. Więc na pewno się tym zajmiemy teraz. Zobaczmy jak te korale idą. Na hita, no to jest potężna siekiera. Rozwalmy sobie też diamentowe drzewko. No i dobra, ja se uzbieram na nową krainę. No i wam to przyspieszę oczywiście. Okej, a więc uzbieraliśmy 16,5 biliona, więc bez problemu starczy nam to, żeby odblokować dżunglę. Więc chodźmy i kupujemy mapę za 15 bilionów końców. Okej, elegancko. Mamy kupioną. Tutaj mamy już bossa. Zobaczmy po ile go będziemy bić. Okej, bijemy go po 2. Na razie go zostawimy sobie. Tutaj mamy jeszcze jungle shop do tego. 10 bilionów kosztuje kolejna siekiera. Tutaj mamy flower axe. Ona 100 bilionów i 1,5 tryliona kosztuje już siekiera z papugą. Okej, doszliśmy do jungle mapy. Nasze stacje tak się prezentują aktualnie. 50 minut mamy za przegrane. 20 bilionów końców. 140k kryształów. Otworzyliśmy 44 jajka. 110 drzew mamy zniszczone. I total pet power mamy 300 prawie. Na końcu każdego odcinka zawsze będziemy sobie sprawdzać statsy, aby porównać po prostu progres z poprzednim odcinkiem. A więc to by było na tyle w tym odcinku. W następnym postaramy się odblokować dalsze krainy.
oraz sprogresować bardziej nasze konto. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz napisać komentarz, czy nowa seria na kanale Wam się podoba. Jeśli tak, to będziemy oczywiście ją kontynuować. Oraz jeśli pod tym odcinkiem wybijemy 150 łapek w górę, jutro wjeżdża kolejny odcinek z tej serii. A więc to by było na tyle w tym odcinku. No i siemano.